Załoga karetki pogotowia jechała na sygnale do chorego w Szklarskiej Porębie. Jej kierowca, spiesząc się, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym momencie od strony Kiepury wyjechał, mając zielone światło, mały Fiat. Siła zderzenia była na tyle duża, że karetka, otrzymując uderzenie w bok, przewróciła się i zatrzymała dopiero kilkadziesiąt metrów dalej. Z ustaleń przeprowadzonych przez policjantów wynika, że 34-letni kierujący karetką pogotowia, jadąc na sygnałach uprzywilejowania, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, został uderzony przez wjeżdżającego na to skrzyżowanie z ulicy Kiepury, kierującego Fiatem 126P, 26-letniego mężczyznę. W wyniku uderzenia karetka przewróciła się na bok. Na szczęście zarówno kierowca karetki, jak i dysponent nie odnieśli żadnych obrażeń. Do szpitala trafił kierowca Fiata wraz z 4-letnią córeczką, ale także oni nie odnieśli obrażeń. Do postawienia karetki na kołach niezbędna była pomoc dwóch holowników. Wszyscy uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Kierowca karetki za spowodowanie zderzenia został ukarany mandatem w wysokości 220 zł i 6 punktami karnymi.